Siema, tutaj jest Partia TX, a dzisiaj gramy sobie nowego Rengara. Nowego Rengara sobie gramy na PB oczywiście, zaraz wszystko wytłumaczę. Ale zanim wszystko się zacznie, oczywiście przypominam zostawieniu suba, bo ostatnio z subami trochę gorzej, także skrzypce w tle, żebyście się trochę odchamili i pamiętali o cenach, o subach. Dobra, grajmy sobie tym Rengarem. Pamiętajcie o tym. To już nie ważne, tak? Ale pamiętajcie o tym. No więc tak, co do nowego Rengara. Oczywiście spróbujemy go nagrać. Bardzo dużą ilość AD da się teraz zrobić, także spróbujemy, ale szybko wytłumaczę skilla. Więc tak, Q działa trochę inaczej, bo to jest taki. No, działa obszarowo i to już nie jest wzmocnienie bazyki ataku, więc nie da się tym krytować, nie da się tym innych głównie robić. To jest po prostu taki skill shot. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu trochę co innego. Moby się pojawiają trochę później, z tego co widzę. To jest PB oczywiście. Mam nadzieję, że wiecie, czemu jest 180 pingu. Bo to PB. Także będzie się głównie nagrało, ale tak, teraz tak. Moby oczywiście w dżungli też zmienili. Za chwilę zobaczycie, o co chodzi w tej zmianie. Także takie coś się dzieje z mobami w dżungli, ale one się. A nie, dobra. Wczoraj jeszcze jak grałem, to się bugowały te moby i nie atakowały od razu. To było całkiem śmieszne. Aha, no to jest właśnie ping. PB, 400 pingu tak po prostu. Teraz weźmy sobie W. A, niepotrzebnie użyłem tego W. Teraz tak, Q działa jak widzicie, trochę inaczej. W jak działa, już mówię. Już śpieszę z wyjaśnieniami, jak to mówią pytybery. No więc tak, W działa tak, że leczy przez ostatnie 1,5 sekundy, jakie dostaliście obrażenia w mordę, to leczy to wszystko. Nie zrobię tego. Jezu, jeszcze laga mam. Jezu, laga dostałem jeszcze, kumacie to? Nie! Nie! Także nie przejmujcie się, skillem się pochwalimy innego dnia. Jezus. Także W działa, tak jak mówiłem. Ostatnie ileś tam procent, znaczy ostatnie obrażenia, które dostaliście w mordę przez ostatnie 1,5 sekundy. Padnę, ale w dupie z tym. A nie, nie padnę, okej. Okay. Siema, o coś. Także to tak właśnie leczy. I gram runy takie gówniane strasznie, żeby mieć jak najwięcej AD później. Także no może to wyglądać, jakby dżungla była 50 tysięcy razy trudniejsza. Oczywiście no aż tak nie jest, po prostu złe runy gram. Ale nie przejmujmy się tym. Roślinka tu już rośnie, ona leczy, to później wam jeszcze pokażę. Także tak jak mówiłem, W tak działa jak mówiłem. Mam nadzieję, że zrozumieliście. E działa identycznie jak wcześniej, tu nie ma żadnych zmian. Rka działa inaczej teraz. Jest, można powiedzieć, że trochę trudniejsza w użyciu. Czekajcie, to sobie kupię to. I takie coś. Potek jeden, dobra, to przyjść to. Rka działa trochę inaczej, bo tak. Jest natychmiastowo, nie trzeba czekać, aż wejdzie w R-kę tam te dwie tam sekundy czy tam półtorej. Tylko klikacie R-kę, jesteście niewidzialni, ale niewidzialni jesteście mniej więcej tak jak Wilinka, więc im bliżej jesteście przeciwnika, tam. Ja po prostu jesteście obok przeciwnika, to was widać i tyle. Także no R-ka jest trochę inna, bardziej można powiedzieć skillowa, nie wiem jak to nazwać. No ale tak, to się zmieniło, trudniej trochę jest wskoczyć i da się wskoczyć tylko w cel, który ma nad sobą znacznik, także to też jest zmiana. Możecie walnąć R-kę tylko w typa, który ma nad sobą znaczek takiej główki Rengara, zobaczycie zresztą w tej grze jak to wygląda. No i to jest są chyba wszystkie zmiany, te skilly jakie powiedziałem. Pasywka trochę inna, bo są teraz 4 staki i jeżeli zużyjecie 4 staki, dostajecie ileś tam 30% movement speeda, także całkiem ciekawa rzecz. I dostajecie jednego staka za wyskok z krzaków. Także to jest strasznie fajna rzecz, że z krzaków da się nabić staka. Tylko pierwszego tylko. Nie da się nabić, na przykład jak macie już jednego staka, to drugiego nie da się nabić z wyskoku. Da się tylko pierwszego staka nabić z tego zasranego wyskoku, także pamiętajcie o tym. No i tyle. Dobra. Także no wiecie, no trochę W jest, można powiedzieć, gorsze w early game, no bo mniej was trochę uleczy, ale w late game wydaje mi się będzie dużo, dużo lepsze, także to może być ciekawa zmiana nawet. Pod AP w sumie. Nie wiem jak to będzie działało, ale może być też całkiem ciekawe. No zobaczymy zresztą niedługo wszystkie zmiany.
jak tam ludzie jeszcze będą ogarniali tego Rengara i w ogóle. Mam nadzieję, że mi trochę lepiej będzie szło niż w Idli, jak to widzieliście na tych kubach w dżungli. Także miejmy nadzieję, że w miarę to zrobię. A, jeszcze tam. Nie ma już tego główienka, tego co mieliśmy wcześniej, teraz inna pasywka. Daje nam. Kucha. Nie, nie, łakam cię. Nie. Nie. Dawaj, dawaj. Jest jak mi zabił. Nie, dajcie mi ją. Nie, no nikogo nie zabiłem, serio? Jak? Nie, mam TF-a. A, asysta wystarczy, dobra, bo do tej pory myślałem, że trzeba zabić. Asysta wystarczy, a więc spoko. Nie wiem, czy to zmienili, możliwe. No ale to mi się podoba bardzo, no bo jednak czasem jednak nie da się łatwo zabić kogoś. A, asysta jak wystarczy, to zarobiliście. Dobra, no słabo to wyszło, bo nie zabiliśmy tej. A the cannon bed? No trudno tam pieprzyć to. Także no, także staki działają teraz tak, że już nie ma tam 20 staków, jest tylko 5 staków. Każdego trzeba zabić osobno, każdego po razie. I macie maksymalnie 30% AD więcej. To jest więcej niż Drake'i dają. I dodatkowo 15 AD po prostu, także super. Ona ma 6 level, ja mam 4, także no nie chcę się z nią na pieprzyć za bardzo. Co tu się dzieje? Z tym botlem? Crapboard. Ops, raczej tu tepnie tutaj. Nie, nic zrobię. Co ty chodź, ty? Wow. Ua! Nice, wziąłem jakąś farmę. To jest na plecy w sumie nieźle. Przez to, że tego reda na początku nie zrobiłem. No ale dobra, mamy już dwa staki. Także super, super. Jest więcej AD trochę. Tam kilka, ale to jest jakieś 10%? 6%, spoko. No ale to 30 naprawdę jest przesada. Wydaje mi się, że zanim on wyjdzie tam dla ludu, to raczej będzie nerfiony. Bo to jednak to 30% to naprawdę no, 1600 AD to jest takie, no w każdej grze można mieć. Naprawdę, strasznie silny. 600 AD to jest chyba takie minimum teraz z tym Rengarem. A jakieś tam 1000, to 1000 da się zrobić, jak się ma 3 infernale. Ja nie wiem, czy będę miał, także trochę w to wątpię, ale trudno. Trochę kombo się zmieniło, bo się nie wali W na początku, tak po prostu. Jak się podchodzi do mobów, trzeba je używać bardziej z głową. Także no można powiedzieć, że trochę bardziej skillowy ten Rengar niż wcześniej. No ale nadal jest OP według mnie. Według mnie nadal będzie OP, no i jest OP, także nie ma co przejmować, nie ma co słuchać ludzi, którzy mówią Rengar się skończył, yeah. Na topie może być bardzo silny z tym Rengar, tak mi się wydaje też. Mi się wszystko wydaje, bo w sumie no nic nie testowane, więc. Aha, ja dostałem momenty teraz. Czemu zabił? O Boże, ze mnie debil! Chciałem kliknąć na niej. A! Co ja? Nieważne, nie patrzcie się, co ja skillowo robię w tej grze, bo w ogóle, jeżeli ktoś ogląda ten kanał dla skilla, to. Stop den! Stop dead reng! Reng! Rage quit! Szmato! Szmato, to ja to mówię ciągle. Dobra, nieważne. Strasznie było słabe, nie wiem, co ja zrobiłem. Czy nam wyszedł ten gościu z gry? Wydaje mi się, że tak, bo 5 level. The fuck. Gdzie on grał? No gdzie? No to pewnie. A, właśnie wyszedł. A teraz on dopiero wyszedł. To miał 5 level? Do tej pory? Wait. No, może wróci. Zasięg jest trochę mniejszy do skoków, bo zobaczcie, no, brakuje tego. Tam 125 się dostawało z tych staków. Tak, no ale to wiecie. Dalej da się dobrze grać. Dalej jest dobre życie, nie? Dobre życie farmera. Co to ma jest? Boże! Nie ogarniam. Nie ogarniam, bo.
co oni robią. Fajne jest nawet to Q, bo przyspiesza pusza tym Rengarem, dlatego jak mi się wydaje, no na topie on może być naprawdę silny przez to. Dobra, ci nic nie zrobię. TFO już miałem. Padniona? Jest, mam Riven. Nie, jeden hit! Q, ty szmato! WoW Rengo, nice! No, mam, wiecie, jednak te 180 pinga trochę czuć, odczuwalne to jest, więc trzeba się czymś tłumaczyć, tak. Dajcie budkę na CDR-y. Dobra, mamy 32%. W ogóle teraz 45% CDR-ów warte grać w tym Rengarze. Mi się wydaje, że to jest lepsze, bo teraz te CDR naprawdę są potrzebne bardzo, chociaż z R-ką on ma coś takiego, że ma 100% kryta, jeżeli ją włączy. Chyba mu tego nie usunęli, mam nadzieję, także... Zróbcie tego Drake'a, chociaż wątpię, że go zrobicie, właśnie. Biegnę tam na researcha, tam coś zdążę. Brakuje mi ten. Już tam nie zrobię więcej. Czy tu będzie ktoś szczerze? I tylko bardzo nie mierzy. Aha, bardzo mają już czerne. Wiem, szmato. Zrobię to chyba. No właśnie, kurde. O, zostawili. Chyba to zostawili, ale wydaje mi się, że coś tak zrobią. Nie, zostawili tego. Zrobili to, dobra. Yes! Fuck, dobrze mi flash nie wszedł. Dobra, ale zabiłem TF. A, bo tak mi i tak ten urgot, ten. Dobra, nieważne. Hydrę teraz na pierwszy level, to się na pierwszy item to się opłaca. Albo Tiamat sam. No, Tiamat i potem Infi, bo on ma 100% kryta z tego doskoku. Tam nie sprawdziłem znowu, ale chyba ma. Także to będzie naprawdę niezły pomysł. Zrobili to. A, ja zrobię to tutaj. Co z tym Gamoniem? Infernal? Dobra, Infernal jest. Jezus Maria, naprawdę z Infernalem da się dużo AD wycisnąć. Tak jest. O nie, Boże, my nie mamy typka. A, ma 68 farmy. A ma 3-1, to ja go i tak nie zabiję. 167 AD, a 198. Ale i tak go nie zabiję raczej. Urgot to główne jest. Tutaj. Ale zobaczcie, jak świetnie, śmiesznie działa. Widzicie? Nie wiem, czy prowadzi go zabić. Nie wiem, czy tam radę. Ale wziąłbym tą farmę. Czy ja go zabiję? To jest pytanie. Nie, dobra, zmienili mu teraz ich miastowość. Co? Nie wlazło mi to Q, widzieliście to? Co? Raczej Q, flash mi nie wszedł. O Jezu. Nie wiem, co było, naprawdę. Ale zaczynam się zastanawiać nad sensem swojego życia. Fuck, a miałbym już tego typa, ale już nie jest natychmiastowy tower z tego co widzę, lol. Już znerfili. Jeden dzień tu nie gra, czy już ci nerfią typ. Masakra. A to natychmiastowe R było naprawdę zarąbiste, strasznie. Reinet King na tym. No, widać, że oglądał mój film, chociaż hek to nie widział. Filmu o TF-ie. Zapraszam serdecznie. Tego Tiamata. Chociaż to może. Nie, dobra, wezmę tego Tiamata. Całkiem ciekawie działa na Twarengarze. Weźmy tego Tiamaciura. I. Teraz jak się nie buduje, to dobra. Zabiłbym tego Urgota. Co on sobie kupił? Nie, jest on pewnie.
No, mam tego mutacja. Ale zabiłbym go dla tego staka. Kurde, on nie ma flesza, ja nie mam flesza. Na słabutku. Core SPT. Tu jest Ward, chyba jeszcze stoi. Albo już minął? Nie wiem, on trwa tylko minutę. Jednak. No nie mogę tu już. Już się zesrał, typu. Ciekawe, gdzie mi. Chętnie mogę zabić. Masterki też są inne, jakby co, ale to. Nagrał taki jeden pan z dreadami. To nie będę wątpił. Jest! Nie kumam typa, czemu on nie kliknął R-ki po prostu. Dziwny typo, ale trudno. Teraz widzi... A nie, da się domowu już do... A, dobra, zmienił to. Wcześniej się domowu nie dało doskakiwać, ale możliwe, że to był bug zwykły. Tak mi się wydaje, że to był jednak bug. Teraz jak tak o tym myślę. Także no, trochę źle gadałem na początku filmu, bo pamiętam, że jak oglądałem u innych tych, jakiegoś tam Night Blue czy u Nerwy nawet, no to właśnie nie dało się doskakiwać tą R-ką. I to było strasznie niemiłe, bardzo. No ale teraz jak się da, to spoko. Dobra, polećmy do Infi, no bo naprawdę. Czemu ja tego nie sprawdzę? No ale wy widzieliście w sumie, spójrzcie się po prostu tam, jak klikam R-kę i tyle. Będziecie wiedzieli, czy to mi daje 100% karacznie. Tylko szkoda, że typka nie ma u nas, bo ten Infernal będzie ciężki do wzięcia. Bardzo w sumie. 10-1 Evelinka, no co? O, to nie da się wziąć. Miałem 4-4, tylko strasznie słabo starty. Dobra. On zabił. Dobre ulti, dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc, Pabulu. Infernal za minutę, okej. Okay. 5-4. Dobra, już popadali. Boże, no jedna minuta do tego Infernala, ja go chciałbym bardzo wziąć. Aha. Co? Ewelinka, ty szmatławcu, ty. Dobra, Infernal dla nich. Ja pieprzę. Rep Rengar! Gramy na pebę! Rep Rengar! Typie! Idź, pies, idź się połóż. Nie, muszę grać. Nie, Dzionek. What? What? Dajcie tego Infernala, błagam was. Błagam was. Nie, muszę go wziąć. No muszę wziąć tego Infernala. No to się teraz nazywa kamuflaż. Widzicie to? Nice. Nie, wzięli go już. Ewelinka, ty szmatławcu. Wzięli go, Boże. Jest! Mam go, mam go. Jest! Jest! Aha, nie wyszło ci podbicie, dobra. Tego bym zabił Babola, bo za mnie go bym miał staki, także... No, pomyślmy o tym. Albo nie, cofnę. Ale dobra, mam Infernala, Jezu! Dobra, nice, czyli można... Może 900 AD się uda zrobić chociaż. Ale nice, dobrze, że ukradłem jej na 180 pika. Ukradłem jej Drake'a, Jezu. Aha, padłem. Jole, dużo mi zadałem. Patrzcie. Nice. Całkiem ładnie powiedział. No on weźmie tego Tureta prawdopodobnie, bo za 30 sekund jak wstanę. Aha, ty co tyle. O! Na... To ci do slowa, nie wchodź w to! Nie wchodź w to! Typie, typeczku, co to było? No nie. Dobra, zabijmy jeszcze tego typa, będę miał 30% AD więcej. To jest 10% teraz mi to da, strasznie dużo, Boże.
Miał 350 AD, jak nic. Także no, poszukajmy typa. 33% tego. Oczywiście będę miał na początku 10% CDR-u za dużo, później sprzedam item i będę miał równo 40%, mi się wydaje. Chyba, że. Nie wiem. Może wyżej, tak będę miał za dużo. Tak, chyba źle to policzyłem. O, da się tego zobaczyć. Kiedyś, ale tego Reda zwiększyli, też nie powiedzieć. Czym ją zabił? Wydaje mi się, że tak, że to jest duża szansa. Czekajcie, bo ona puszuje tego. Nie, cofaj, nie cofaj. Typie, nie cofaj. Typeczku, czemu cofnąłeś? Wezmę tego. Co ja mogę tam zrobić, jak tam jakby linkę się czai gdzieś? Tego typa powinienem zabić na pewno. On ma tam 1-5. No to widzi. O, widzieliście? Mam te 100% kryta, bo wszedł kryt. A mam 0%, także super, super. No, gitarka. Biegniemy. Może zabiję tego dżina. Ten cooldown na ulti chyba zmalał, tak mi się wydaje. Albo jest taki sam, nie wiem. Możliwe, że jest taki sam. No ale. Gramy we czwórkę, trzeba pamiętać. A i tak sobie nieźle dajemy radę. A, Boże, myślałem, że go wezmę. Cały czas te 10% jest odczuwalne. No nie, serio miałeś to gówno? Zabij go, błagam. Nie, ty! O Boże! Efelinka dalej w grobie. Teraz nie będzie Infernala, czy nie się coś tam pieprzeć za bardzo. Aha. Nie! Pal się, koniu! Nie spalił się! Bo użyłem smite'a na tym. Ale widzieliście to? Dwóch typów prawie zapieprzyłem tym rengarem. Siłacz! Polećmy sobie teraz ten item. On jest strasznie dobry na rengarze, bo dzięki temu skill się będę leczył. But your place down. Aha, wyzywają się typki, okej. Okay. Dobra, jednego typa muszę zabić i będzie te 400 AD na spokojnie, to mi się wydaje. Uciekaj, uciekaj, błaga. Masz zonie. Yeah, nice! To było piękne. It's beautiful. Beautiful. Biegnę. Jin. Nie, Jin Kazama! 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Mam go. Jest 30%. O to chodzi. O Boże, jaka walka o te 30%. Ale się udało. Teraz nie mam jak zabić Riven, bo ona mnie chyba ciuknie. Duże szanse, że ona mnie zabije. Mam nadzieję, że muzyczka jest nie za głośno. O, ładny krytyk. Czemu jej nie zabiłeś? Ona ma 10 level, typie. Dobra, pieprz. Idę Drake'a wziąć na szybkości. Chyba, że oni go wezmą, a ten Drake to tam też mało ważny już. O, ładny kryty. Postawmy tu Warda i patrzmy się. No tylko, że jest taki minus właśnie, że oni mają tego pusha lepszego, nie? To jest jednak odczuwalne. Mam nadzieję, że Warda tu nie macie. Macie tu nadzieję. Jezus, jak ja ją zabiłem? Nie wiem. Nie wiem, ale jest fajnie. Ej, dajcie to, bo mi brakuje trochę CDR-ów i polećmy sobie
Dobra, tego Drake'a to możecie, chociaż zrobicie ci... Inferno, złogam się. Inferno, inferno. Mountain Drew, trzeci mo... Fuck off, Riot! 430 AD. Mało w sumie. No da, tu się naprawia, tylko że zobaczcie, no ja mam dwa itemy jak na razie. To będzie trzeci dopiero item. 75 AD mi da, no to mi da 50 AD. Czemu go nie zabić? No, tylko ten eko ma obrażenia, czy co? A, on jest pod AD? Nie. Dobra, pod AP jest ten typ. Lećmy tutaj, na tego. Myślę, że potanili tą kosę, dobra. Ale i tak nieźle to. Chyba wam to dam ogólnie, tylko no chciałem to zrobić tak z 800 AD i wam to wtedy tak ładnie dać, nie? A tak to... Ale zobaczymy, może się uda trochę więcej tego AD nazbierać. Aha, teraz nie zaskoczyłem, nie wiem czemu. To źle sobie ustawiłem. Biegniemy tam, bo tam Ewelinka za chwilę zaciuka wszystkich. Dobrze, kliknę zierko, zabiliśmy się tutaj. Ła! LOL! Co? Nie wiem, co się stało! Nie wiem, co się stało, ale nice! Nice! Ej, co jest? My to wygramy. Znaczy, wygrywamy. A tą Ewelinkę zapieprzyłem. Znaczy, tak na farcie, nie? Bo tam napieprzyli ładnie, no. Strasznie dobry push jest teraz tym Rengarem z takim AD. Siema! 11-8. Nieźle. Coraz lepiej. No. Nieźle mi idzie. Sam jest... Boże Red, mógłbyś tu być. Strasznie długo się teraz tego lemie robi. Powinien zmniejszyć czas tego spadania. Aha, padłem. Dobra, pieprzyć, tak jak zwykle jestem greedy ścierwem, ale ole. O Boże. Dajcie może co? Tam chociaż hydra zbudujmy do końca. 500 AD już jest, zobaczcie. Trzy itemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, no bez buta, nie? To 500 AD teraz, nie? Ten urgot w sumie taki sobie. Ma 7-3? Co wy robicie? Co tu się dzieje, Kenen? Kenen, ty dziabongu, ty! Ty dziabongu, ty! Ale pizza. Nie, no dam wam tego Rengara jako rework Rengar, coś takiego. Tylko no 600 AD da się to zrobić, spokojnie. Jeden item zbudujemy, 600 AD. Rengar, biegnij! Mam teraz ile? 30 sekund niewidzialności. R-kę klikamy. Co ja robię tym Rengarem? Jezus Maria, jakie obrażenia! Ktoś by mógł iść tym midem w sumie. No, mógłby ktoś iść tym midem jednak. To ja mogłem iść, ale wolę farmić i mieć AD. Dobra, za chwilę sobie kupię hydrę, ona mi daje w sumie dużo AD. Więc 75 AD za chwilę dodatkowych. 1.11 ma ten TF, także wiecie. Jakby się ktoś zastanawiał, czemu wygrywamy tę grę patologiczną. Momenty trochę mniejsze są teraz. Tak, jasne. No nie! Nie! Nie pykło.
No ale dobra, teraz będzie live stream. 576 AD, dobra. Teraz ten item czy ten? Ten sobie polecę, tamten jest potrzebny tam na ostatni item, wiecie o co chodzi. Nie? Kurde, on 15-10, nie źle, nie źle. No silny ten nowy Rengar, tylko wiecie. Taki jest problem, że... Taki jest problem, że mamy awka w tej grze. Czemu nerki nie klikam? Miał erkę na twarzy? Serio? Lol, eko. Eko, nie wywal się. You are really nob. Jak mam się wpieprzyć w pięciu za tobą? Czy ty jesteś głupią krową? Serio? O Boże. O Boże. O Boże! Fast! Nie, nie robię tego. Myślałem, że robią tego barona. No nie, robią. I go robią? Nie robią. Jegni Rengar, jednak trzeba czekać. Jednak nie jest natychmiastowy to ultizm. Znerfili oczywiście już coś. Ledwo z tym Rengaristem. On mnie widzi już? Jezus Mario! Silne to coś! Kryt za 1500 tak po prostu. Bardzo mi się to podoba. Czy on zabije mój team? Wolę Drake'a niż pomóc Alistarowi, sorry. Aha, nie, on do śniegu ma to. On chyba nie ten, nie zrobiłem barona teraz, co? Co, flesznąłeś? No ale widzieliście, ten kryt. Ten na początku kryt jest no naprawdę gsialny. Były static? Static! Typie! To jest nowy Rengar! Statika się już nie opłaca, w zjeo full adele, co? Gamonie. 1800 kryt tak po prostu, Jezu. Siema Kenen. Czy ty planowałeś tędy iść? Witam pana Kenena. Mam nadzieję, że dźwięk jest idealny. To teraz w ogóle jakieś takie letality, coś takiego? Tylko, że nie wiem jak to działa. Wydaje mi się, że to coś jak ten. Wydaje mi się, że to jest coś jak Armor Pen, ale nie wiem do końca jak to działa jednak. Także w ogóle nie wiem, czy to działa ogólnie, czy jest włączone. To jest też inna sprawa. Mam nadzieję, że TF nie puszuje bota. Bo jeżeli tak, to weźmie na oko do tyłu. Chyba ta szmata weźmie to, co... Strasznie szybko leci. Dobra, dzięki za pomoc. A, wzięli nam to. Dobra, wzięli nam dwa inhibitory. Go zabije? Ładnie go. Bardzo ładnie, żeś to zagrał. Siema! Jestem lepszy, szmato. No tyle. 686 AD. Z tym będzie jeszcze więcej. To mi daje trochę AD. 720 AD. No to spokojnie 900 bym zrobił chyba. Z jeszcze jednym itemem i potem. Kurde, szkoda, że nam 2 te wzięli. No ale baron, wiecie. Znaczy raczej to przegram mamawka, bo właśnie ten push. Ale to chyba nie jest tam.
Przynajmniej się gierka przedłużyła na tyle, że mam 720D, tak. Więc spoko. 3600 to kosztuje, but jest warty 600. Tam jeszcze dużo brakuje. W największym skrócie dużo jeszcze brakuje. Trzydzieści sekund tego ulta, no to mogę klikać tą markę kiedy chcę. Ten kryt jak się wskakuje, to jest naprawdę no nie do opisania, naprawdę. O Boże, dobra, brakuje mi już tylko 2000. Kupeczku. Patrzcie na... CO?! Koniec gry, jeżeli dobrze pójdzie. Ja dopiero 720D ogar robię. Masakr! Nie, dobra, obronią to. Ale będzie im ciężko dosyć. Dobra, więc odpuszczujmy to. Patrzcie na to, tak się to robi. Nie chciało mi się tej gry kończyć. Nie wiem, czemu chcieli, czemu wy chcieliście. 400 golda i mnie stać na item. Tylko buta nie będę miał, a szkoda. Ja nie będę miał jednak tego, tych 900 AD. Chociaż nie wiem, czy w ogóle bym miał. Nie wiem, czy w ogóle bym miał 900 AD. Chociaż z tym Drake'em, nie, z tym Drake'em może by było. A to widzimy. Halo, co? No, nie wiem, nie zdążę chyba. 817, 800 AD. Jednak tak średnio. No ale 800 AD było, 800 plus, więc... Fajnie, fajnie, no tylko dałoby się 900 zrobić, to mi się wydaje, z Drake'iem i tym, no jakbym miał 3 Drake'i, to bym miał ponad 1000 spokojnie. Z tymi swoimi runami, bo ja mam runy też bardzo dobre pod tego, pod właśnie AD, pod late game'a, to jest 35 AD z run. To jest bardzo dużo. 345. To jest właśnie late game Rengar. Fat Rengar tak zwany, się nie przemieszcza już. Weźmy szybko tego Drake'a. Powinienem go bardzo szybko zrobić. Stoi tylko kurde. Tą przypieprzyłem kryta za aż tyle obręb. CO?! CO?! Chcieliście kiedyś tego Drake'a, żeby tak... WHAT?! Ten Drake od półtorej minuty, za wcześnie go zrobił. Za wcześnie zrobiony. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie, po prostu jeden skok. Ten ma 15 zaraz będzie lepszy. Patrzcie. Automatycznie był drugi, dziwne. Bez żadnych tych. Kiedy miał 15 level, to jednak. Ja trzeba czuć to. Kurde, nie będę miał tego AD, bo... Nie będę miał tego AD, bo ten typek... bo za wcześnie zrobiłem tego Drake'a. Tego tu nie ma, dobra. No ale ciekawa gierka, naprawdę. 2000 kryt, tak po prostu. Nieźle. Cofnę sobie, kupię sobie tego bota, zacznę mi ladę. Typy, bojta się. Kto się nie boi, łapka w górę. 30 sekund niewidzialności to jest jednak życie. To jest życie szlachcica. CO? O, to
kurde, świetnie się tym gra, nawet na 180 pinga. Kryt za 2000, no nie, jeszcze. Ten cooldown 38 sekund, to jest śmieszne po prostu. Śmiech na sali, ludzie. Potek szybko. Co jest, w sumie potów nie było? Nie, co? 827, no to 900 z baranem by było i Drake. Ale to z baranem i Drake. Kurde, tureta nam wzięli, by się tak bawiłem. Nie dobrze. Idę barana wziąć. Ej, ludzie będą zaraz to wezmę. Dobra, wezmę tego barona i chyba skończę tą grę, no bo już nie ma za bardzo tutaj, no, co przyciągać. Kliknę R-kę o tym momentem i może kogoś zobaczy na mapie. Widziałem, tylko widziałem. Lol? Jak? Jak? Przegrałem grę właśnie, jak zwykle. Ale nie wiem, jak to możliwe, że on mnie złapał tą R-ką. Z takiej odległości widzieliście to? Jakiś bóg. Kanon bóg! Dobra, miałem 800 odemam. Nie, no to z Drake'em i tym byłoby, no ale... Czy 800 jest dużo? Kurde, jest mało jak na tego Rengara nowego, no ale trudno. Zawsze tam miło jest trochę pograć, nie? Uż! No ale słabo mi to wyszło ostatecznie, bo nie spodziewałem się, że on mnie tak złapie. To było dziwne bardzo. O, nie puszują, dobrze, to ja zrobię tego barona zanim oni wstaną, tak mi się wydaje. Nie, po prostu RK i tam pobiegnę. Co? Czy on to skończy? Jezu, ona to kończy. Żartuj. Weźmy szybko tego barona i zobaczymy co będzie, no. I tyle. I tyle, no. O, u nich tak samo jest. Trochę inaczej to wygląda z dużej odległości. Przyniesie takie czerwone tam. A nie, bo ja gram na tym samym. Jezus Maria, widzicie to? Jezus Maria. 850 AD. Zawsze coś mogło być lepiej. Nie jest źle. Jest git. 850 AD ten Rengar, no. Jednak widziałem filmik, co jeden typ miał ponad 1000 i raczej wiedzie kto to. Także no, szkoda trochę. No ale no wiem, że da się więcej, także no na pewno jak już wyjdzie ten Rengar, no to oczywiście będziemy go próbować. A racja się nie widzę. Dawaj krom. QSS-a on użył od razu? Jest on QSS-a użył. O Boże. Co ty robisz? Krowo głupia. Krowa nam przegrała grę. Jeszcze nie mam jak wskoczyć. Ludzie. Typie, nie mam jak wskoczyć. Skumaj. Kończmy. No ja szybciej puszczę tam. A, on zabił tę Ewelinkę w ogóle. Patrzcie na to, jeszcze jedna sztuczka jeszcze. Tyle! Rework Rengar 850 AD, da się 1000, zrobimy 1000 jak już wyjdzie. Także tyle, jeżeli się podobało, zostawcie ocenę, zostawcie suba i tyle, nowy Rengo. Na razie.